Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i w żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prośmy o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami wszystkimi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, pierwsza tajemnica radosna. Zwiastowanie Maryi. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica radosna. Narodzenie Jezusa. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica radosna. 12-letni Jezus w świątyni.
Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga, Ojcze jedynego, ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocetrze czystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocetrze czystości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani siostry i bracia, rozpoczynamy weekend 27 niedzieli zwykłej, ale dla nas tutaj w parafii jest to święto parafialne, odpust parafialny, kiedy możemy dostąpić odpustu zupełnego, który możemy ofiarować za nasze grzechy, za nasze kary doczesne albo za kogoś zmarłego. Będziemy się modlić w wierze w Boga Ojca podczas mszy świętej i Ojcze Nasz, a na końcu pomodlimy się modlitwą jeszcze w intencji Ojca Świętego, aby od tego odpustu dostąpić. Warunki są proste. Musi być albo spowiedź święta w okresie mniej więcej około tego dnia, nie musi być w dany dzień konkretnie, i wolność od przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej i te modlitwy, o których mówiliśmy. Pragnijmy przeżyć ten czas jako dar łaski, czas medytacji nad życiem Pana Jezusa, aby dostąpić tych potrzebnych nam nieustannie łask. Na początku mszy świętej przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w
chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. A intencja mszy świętej jest za świętej pamięci Helenę, Katarzynę, Janinę i Stanisławę. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana, nie podlewana. Tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicę Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże. Winnicą Pana jest dom Izraela. Winnicą Pana jest dom Izraela. Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swe latorośle. Winnicą Pana jest dom Izraela. Dlatego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona. Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Winnicą Pana jest dom Izraela. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Winnicą Pana jest dom Izraela. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Winnicą Pana jest dom Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe,
co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem i wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawać plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pan Jezus, zawsze mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Pragnąc, aby uwielbione było imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby było, przepełniało nasze życie, aby nasza relacja z Nim się pogłębiała. I to szczególnie tyczy się naszego tutaj przebywania w Świątyni Pańskiej, kiedy przychodzimy, ażeby za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Różańcowej, jak wiemy, pod nasze piękna patronka tego Kościoła, ażeby uczyć się, w jaki sposób oddawać tą chwałę i uwielbienie Panu Bogu. Ażeby uczyć się od Maryi, w jaki sposób żyć, w jaki sposób przyjmować Chrystusa, tak jak ona to uczyniła, w jaki sposób dawać Go światu, nieść Go w nasze codzienne życie. 7 października to dzień, kiedy obchodzimy święto, czy wspomnienie raczej obowiązkowe Najświętszej Marii Panny Różańcowej, ale w kościołach, które są pod tym wezwaniem, jest to wtedy święto parafialne. I ze względu na dobro ludu, aby więcej ludzi mogło uczestniczyć, to święto jest zwykle odpustowe, przenoszone na najbliższą niedzielę. Dlatego też i my pragniemy obchodzić nasze coroczne święto parafialne Matki Bożej Różańca Świętego, bo to jest powód do dumy i radości, że mamy taką wielką patronkę, że Pan Bóg dać raczył nam taki wzór, wzór cnót, wzór modlitwy, wzór rozważania życia swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że kiedykolwiek mówimy o różańcu, mówimy o medytacji, o rozważaniu życia naszego Pana Jezusa Chrystusa razem z Maryją,
przechodzimy poprzez kolejne etapy życia od poczęcia po śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, po zesłanie Ducha Świętego, utworzenie Kościoła, jak słyszymy w Ewangeliach. Nasze, jak piękne narzędzie zbawienia, które posiadamy w nazwie naszego Kościoła, naszej wspólnoty parafialnej. Piękne narzędzie, które powinniśmy wykorzystywać do uświęcania siebie, naszych rodzin, do tego, aby nasze życie stawało się właśnie jak Jezusowe, przyglądając się poszczególnym tajemnicom, wprowadzając je również i w nasze życie. Różaniec, można by powiedzieć, to winnica łask spływających na wierzących, lub jak to nasz święty Jan Paweł II mawiał, że to jest całe Pismo Święte zawarte w dłoni przesuwającej paciorki różańca po kolei, patrząc na kolejne momenty życia Pana Jezusa, modląc się słowami Archanioła Gabriela, który przychodzi na tą ziemię, modląc się słowami samego naszego Zbawcy. Święty Paweł mówi tak: czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami. A nauczyliśmy się od naszych ojców i matek modlitwy, rozważania życia Zbawiciela w taki prosty, codzienny sposób, gdzie, jak ta piosenka mówi, jak paciorki różańca przesuwają się chwile naszego życia i tak w ten sposób stajemy się coraz bardziej, coraz bliżej Boga, jeżeli to te przesuwające się chwile, przesuwające się paciorki wprowadzają nas w zadumę nad życiem Pana Jezusa i przybliżają nas do Jego obecności wśród nas. On jest, tylko kwestia, czy my zbliżamy się do Niego. Święty Paweł znów mówi tak: o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To nie dziwota, jak to mówią, że w nocy, jak spać nie możemy, to po paciorki różańca sięgamy i modlimy się i usypiamy. To nie, nawet się nie ma co dziwić, ponieważ to jest modlitwa, która nas wprowadza w stan Boży, w stan pokoju, jak słyszymy świętego Pawła. Błaganie, modlitwa z dziękczynieniem wprowadza nas w pokój Boży, który przewyższa wszelkie nasze codzienne procesowanie informacji i te próby załatwiania, naprawiania świata przed snem, zanim pójdziemy i często nie możemy usnąć. A to wprowadza nas właśnie w ten pokój Boży. Jakże potężną jest modlitwa różańcowa, bo jednoczy duszę z samym naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Jego Najświętszą Matką. To przecież za jej przyczyną spłynęła na nas ta łaska obecności Boga z nami, Emanuela. A On niesie pokój, umacnia to, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Święty Paweł dalej: czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Biorąc paciorki różańca w nasze dłonie, kochani, aby nas prowadziły drogami Bożymi, powinniśmy być świadomi, że wtedy podporządkowujemy się woli Bożej, która nas uzdalnia do wszystkiego i posyła do świata, do drugiego człowieka, całkiem innych, zmienionych, ponieważ każde starcie się z Bożym planem, każde rozważanie Jego planów w życiu, które przyszedł, aby wprowadzić na tej ziemi, sprawia, że my stajemy się również bardziej bliżsi Boga i bliżsi Jego planów. Sam mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Tak, zjednując się z samym Bogiem samym przez modlitwę, przez medytację Jego życia tu na ziemi, w tych naszych tajemnicach różańcowych, które dzięki naszemu Ojcu Świętemu, świętemu Janowi Pawłowi II, mamy teraz
praktycznie całe życie Pana Jezusa, bo brakowało tej działalności ewangelicznej Pana Jezusa i wprowadzając tajemnicę światła, Jan Paweł II niejako całe życie wprowadził w tajemnicę modlitwy różańcowej. Rozważając to, niesiemy w sobie również owoc zbawienny światu, jak to mówi Słowo Boże dzisiejsze, na Jego nawrócenie, uwierzenie w Boga jedynego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, często martwimy się, że nasze dzieci, wnuki, najbliżsi może odeszli od Boga, może brakuje im Boga w życiu, że albo odsunęli Boga. Modlitwa różańcowa, która wprowadzi nas w Boży plan, która nas wprowadzi w Bożą obecność, jest najpiękniejszym darem, który my możemy ofiarować za nich. Oczywiście sakramenty święte, Eucharystia, nasza spowiedź również, ale ta regularna jedność z Bożymi planami, z Bożym życiem pomoże nam również i przemieniać podświadomie drugiego, tych naszych bliskich ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Wzywamy Ducha Świętego, aby nas przedstawiał nieustannie Ojcu Przedwiecznemu w Jego wcieleniu w naszym Jezusie, w Panu Jezusie. Pragnijmy, kochani, aby nasze codzienne odmawiane różańce zawierały Boży zamysł względem nas, aby wiernie omadlanie świata przyniosło owoc na życie wieczne, na nasze życie wieczne, naszych bliskich, ale tak naprawdę my modlimy się za cały świat, za całą ludzkość, aby została zbawiona. No oczywiście mamy ograniczone możliwości, ale ofiarujemy to jako część ciała Chrystusowego, jako te żywe kamienie Kościoła. Kościół mówi o różańcu jako o modlitwie umiłowanej, przynoszącej owoce świętości, skupiającej w sobie głębie całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. To Paweł VI, papież święty, a Jan Paweł II powtarzał to, że to tak jakby Pismo Święte w dłoni przesuwane pomiędzy palcami. Święty Jan Paweł II dalej mówi tak. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Mocne, obfitość łaski. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do tajemnicy przedziwnej obecności Boga Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego, zdrowaś Maryjo, przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, serce Jego Matki. Równocześnie zaś te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy w te same dziesiątki, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Kochani, modlić się różańcem znaczy kontemplować Jezusa z Maryją, uczyć się Chrystusa Jezusa u Maryi, jak to papież mówi. A jak to mówimy często również w tak zwanej szkole Maryi, upodabniamy się do Chrystusa, przenosimy się mistycznie w rzeczywistość samego życia Jezusowego, a jak wiemy, on jest ponad czasem. Jest to czas mistyczny, modlitwa różańcowa również. Razem z licznymi świętymi, którzy miłowali również tą modlitwę różańcową,
zakończył nasze rozważania słowami świętego Bartłomieja. Bartłomiej Longo, który był apostołem różańca, tak zwanym, promował i głosił w swoim życiu tą modlitwę, rozważanie życia Pana Jezusa przez paciorki różańca i powiedział on tak: O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, którą nas jednoczysz z aniołami, wieżo w ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie, nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania, Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompeji, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona dziś i zawsze na ziemi i w niebie. No, tak liczyłem, że w jednym z tych okien będziemy już na święto Maryjne Różańca, nasz odpust będziemy mieli witraż, no ale jeszcze nie przyszły, także musimy jeszcze poczekać. Może na niepokalane poczęcie się zjawią. Także dziękujmy Bogu za dar naszej świętej patronki Różańca Świętego i wprowadzajmy tą piękną modlitwę w każdy moment naszego życia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Różańca Świętego, zanieśmy nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby podtrzymywał w świecie pamięć o Panu Jezusie, godnie sprawując najświętsze misteria na Jego pamiątkę. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Pan Bóg obdarzył go siłami i światłem Ducha Świętego, potrzebnymi do niesienia światu radości Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, za naszą parafię, aby to święto patronalne pomogło nam również wzrastać w bliskości do Pana Jezusa i aby nasze rodziny były mocne Bogiem, mocne modlitwą, mocne zjednoczeniem z Chrystusem przez Jego Matkę Maryję. Ciebie prosimy. I módlmy się za zmarłych polecanych w tej mszy świętej Helenę, Katarzynę, Janinę i Stanisławę, aby świętowali w niebie Boże zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy z dobrego przeżycia niedzieli czerpali światło i siły do codziennych zmagań. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który pragniesz, abyśmy z Tobą przeżywali Dzień Pański, wysłuchaj naszych próśb i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa,
Pana naszego. I usiądźmy. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary oddali się Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna, stali się godnymi Jego obietnic, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc nasze patronalne święto Najświętszej Maryi, Różańca Świętego, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Ryszarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się teraz do Ojca Niebieskiego słowami, których nas nauczył sam Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie ten znak pokoju. Pokój Chrystusa, pokój Chrystusa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa i nas strzeż na życie wieczne. Komunia duchowa. O najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w najświętszym sakramencie miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.
swe na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował. Do końca nas umiłował. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Kochani siostry i bracia, aby dopełnić warunków odpustu zupełnego, pomodlimy się teraz jeszcze, oprócz tego wyznania wiary, które już uczyniliśmy, i Ojcze nasz, modlitwą w intencjach Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I przypomnienie, że modlimy się jutro na cmentarzu tajemnicami różańcowymi, modląc się za naszych zmarłych parafian, o godzinie 15:00 spotkamy się tam na polskiej części cmentarza Holy Cross i wspólne modlitwy. Módlcie się, bo miało być piękne 20 stopni, a coś tam o deszczu jakimś mówią, żeby tylko nie padało, jak tam będziemy. To tak prośmy Pana Boga mocno. Chociaż chyba, że Matka Najświętsza chce nas zmoczyć swoją łaską, no to może jakieś tam jest w tym sens. Również w środę mamy bierzmowanie. 22 dzieci przyjmie bierzmowanie. Sakrament o godzinie 17:00-19:00. Też módlmy się za nich. Jest to właśnie 7 października, kiedy normalne jest wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Także będziemy prosić się, aby w tych tajemnicach, kiedy obchodzimy trzecią zesłanie Ducha Świętego, chwalebną, ażeby przeżyły tym bardziej to, ten moment dobrze, a przez to wzmocniły siebie, rodziny i nas wszystkich. Niech Pan Bóg błogosławi, strzeże i prowadzi. Jutro, jeżeli ktoś chce przyjść rano, to o 9:00, 10:30 i 12:15 będzie ksiądz Andrzej Bogdanowicz głosił odpustowe kazania i będziemy tak samo prosić o dar odpustu, jak to dzisiaj uczyniliśmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ciebie.